Cześć! W dzisiejszym odcinku zabieramy Was na Babią Górę. Oglądajcie koniecznie do końca. Zaczynamy na przełęczy Krowiarki, gdzie znajduje się kilka parkingów i wchodzimy na teren Babiogórskiego Parku Narodowego. Do szczytu Babiej Góry czeka nas 2,5 godziny wędrówki. Zaczynamy od schodów w górę. Ja ogólnie na sam początek wolę coś bardziej płaskiego, bo mam wrażenie, że dość długo się rozgrzewam. Że dopiero po jakichś 20-30 minutach mam taką pełną moc. A na początku zawsze czuję mocno łydki. Zimą na szlak taki jak ten polecamy zabrać raczki, bo pewnie traficie na takie lodowisko. No i bez tego łatwo wybić zęby. A akurat na takie tereny raczki nadają się bardzo dobrze. W opisie ogólnie umieścimy linki do jakiegoś sprzętu, który my używamy i jesteśmy z niego zadowoleni. Więc możecie tam sobie zerknąć, jeśli akurat szukacie. No, tak jest dużo lepiej. Te schody zdają się nie mieć końca. Technicznie jest łatwo, ale kondycyjnie trochę trudniej. Zaprezentuj ładnie. No pięknie. Dobrą pogodę mamy. Chyba pierwszy raz jak tu jesteśmy, to stąd mamy taką widoczność. A jesteśmy tu trzeci raz. Tak. No tam dobrze widoczny nasz cel. No tutaj to naprawdę fajny spacerek. Godzina 30 na Babią. Ale idzie się przyjemnie, naprawdę. Sami zobaczcie dookoła. Tu jest ładnie. Jak ta kosodrzewinka. Jest tak lekko przyprószona śniegiem. Podoba mi się ten widoczek. Tak? No. Wcześniej wspominałam, że jesteśmy tutaj trzeci raz i pytanie, dlaczego nie nagraliśmy filmu. A to dlatego, że za pierwszym razem szliśmy tutaj na wschód słońca. Było przepięknie, ale szliśmy bardziej rodzinnie, bo z Marcina kuzynem. Dlatego nie nagrywaliśmy. Za drugim razem zaczęliśmy nagrywać, ale no nie trafiliśmy pogody. Zero widoczności, padał deszcz. Więc no bez sensu. No ale dzisiaj zapowiada się, że uda nam się nagrać fajny film z Babiej w końcu. Pani, zobaczcie, co jest za nami. Morze chmur. No przepięknie, dopiero nacykaliśmy fajne zdjęcia, więc wpadajcie na nasz Instagram. Ogólnie to coś niesamowitego. No dzisiaj Babia jest super łaskawa, przepiękno. Bo warunki są idealne. Do 3 razy sztukę. I póki co nawet nie wieje jakoś super mocno. A teraz zobaczcie kilka ujęć z tych chmur za nami.
ale tu się fajnie idzie. I te kosodrzewinki. Super, nie? Pięknie. Świetny dzień. Jestem zadowolona. A i tak najlepszy widok pewnie będzie ze szczytu. Wiem, że się powtarzam, ale no tu jest tak bajecznie. Rewelacja. Jak w bajce. Kurde, widziałem to. Jak tradycja, to tradycja. A najlepsze, że tak kątem oka widziałem tu na wyświetlaczu, bo mamy pogląd na siebie, że coś ty tam szykujesz. No musi być. No jaka tu jest rewelacja. Niesamowite. Pięknie widać Tatry. Teraz ponownie trochę bardziej stromy fragment, ale to zwiastun tego, że jesteśmy blisko szczytu. Mam nadzieję, że podobają Wam się widoki. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapce w górę, o zostawieniu subskrypcji, bo to jest super dla nas ważne. Niedawno przebiliśmy 5000. Fajnie byłoby w tym roku zrobić dychę. Cel myślę, że ambitny, ale chyba realny, bo w statystykach widzimy, że duża część z Was regularnie ogląda filmy, ale nie subskrybuje. Także przypominajka, czym bliżej jesteśmy szczytu, tym mocniej wieje wiatr. Ogólnie wszyscy mówią, że na Babiej zawsze wieje mocno. Także nawet jeśli jest piękna pogoda, tak jak dziś, to i tak przygotujcie się na to, że ten wiatr będzie odczuwalny. No i ubierzcie się stosownie. Ładnie wyglądają te drzewka, gdy tak są całe pokryte śniegiem. Pod koniec jeszcze jakieś skały. Będzie trzeba się po nich przetryptać. Zaraz Wam pokażemy, jak to będzie wyglądało. Szlak mamy dobrze przetarty, ale też są takie tyczki, że nawet jakby śniegu było dużo więcej, no to po tych tyczkach będziecie w stanie odnaleźć przebieg szlaku. A przejście po tych skałach wygląda właśnie tak. Nic trudnego. Ogólnie to te warunki obecne trochę przypominają mi nasze filmy z Karkonoszy, gdy wchodziliśmy na śnieżne kotły i na Śnieżkę. Tam też była taka ładna biel,
Szczyty też w podobnym klimacie, czyli wysokie, ale nie jakieś ultra strome. I wiało strasznie. I potężny wiatr właśnie. Ogólnie polecamy, jak nie widzieliście tych filmów, to warto obejrzeć, bo to też są świetne miejsca na takie warunki. No i szczyt już tuż, tuż. Ostatnie sekundy. Udało się. I jesteśmy. Ale jest pięknie. Cudnie. A oto piękna panoramka ze szczytu. Niesamowite są te chmury. A tu dalsza część panoramy. Jak widzicie, są to różne szlaki. Jeżeli ktoś chce sobie zrobić pętelkę, to można iść tutaj dalej w kierunku Małej Babiej Góry i wcześniej odbić sobie w prawo na schronisko. My dziś tego nie będziemy robić, bo zależy nam na tym, żeby po prostu jak najszybciej dotrzeć na dół. Na szczycie też jest taki murek, za którym można się schować przed wiatrem. No na Babiej on jest chyba zawsze potrzebny. Ale od razu czuć ten powiew wiatru, jak się wyjdzie z zamurku, co? No. On jest tu przydatny. Zrobiliśmy sobie za nim pit stop. No i co? Czas pożegnać się z tym pięknym widokiem. I ruszać w dół. Kurde, tak zmarzłem w dłonie, że drugą parę rękawic zakładam na wierzch. Wiatr robi swoje. Okej, okay, najpierw zaczniemy od mojego podsumowania, bo mamy podzielone zdania co do szlaku. Moim zdaniem najgorszą częścią szlaku był początek szlaku, jakieś 20 minut. I tam było najbardziej stromo i męcząco. Później już naprawdę przyjemnie się szło, ja tak uważam. A co uważa Marcin? No dla mnie trochę bardziej stromo było nieco dalej niż ty mówiłaś. Czyli te pierwsze 20 minut, ten początek taki ok. Później było chyba trochę bardziej stromo, przynajmniej dla mnie. A od tej Sokolicy już trochę przyjemniej. No i przed samym szczytem jeszcze kilka małych fragmentów, gdzie momentami było nieco bardziej stromo. Także my już się żegnamy z wami. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!